Co Włosi robią w sierpniu i kiedy przyjechać na Sycylię, jeżeli macie zamiar zacząć rozglądać się za domem lub mieszkaniem do kupienia? O tym będzie w tym filmie, a ten kanał to Paulina pomaga kupić dom na Sycylii. Chodźcie! Dzień dobry, nazywam się Paulina Wojciechowska. Witajcie na moim kanale. Ostatnio nagrywam rzadziej i stali widzowie tego kanału już odzywali się do mnie, niektórzy nawet zmartwieni, że dlaczego, znowu taki przestój. Słuchajcie, mam naprawdę dużo pracy. Dlatego dziękuję Wam serdecznie za cierpliwość, za to, że tutaj jesteście. Dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz, ten kanał jest aktywny już od 2 lat i znajdziecie mnóstwo informacji na temat zakupu domu we Włoszech. Także zapraszam Was, jeżeli jesteście zainteresowani tematem, szczególnie do obejrzenia playlisty pod tytułem Formalności przy zakupie domu. Link do niej powinien Wam tu gdzieś nad moją głową wyskoczyć, raz, dwa, trzy i wyskoczy. I tam są po prostu filmy, które musicie obejrzeć, jeżeli chcecie, żeby ktoś Wam wytłumaczył, jak wygląda proces zakupu domu i formalności z nim związane we Włoszech. Ja oczywiście będę cały czas nagrywać nowe, w miarę możliwości. W dzisiejszym filmie chcę Wam powiedzieć na temat dobrego momentu w roku na przyjazd i oglądanie nieruchomości, planowanie oglądania nieruchomości i czy to jest sierpień i dlaczego. I dlaczego nie? O tym będzie za chwileczkę. Jeszcze jedna sprawa dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy i są zainteresowani zakupem domu, czy to na Sycylii, czy na południu Włoch, czy w ogóle we Włoszech i albo nie mają czasu oglądać tych wszystkich filmów, albo wiedza, którą słyszą, jakoś nie wchodzi tędy i wchodzi tędy i wychodzi tamtędy i chcieliby to mieć wszystko na piśmie, tak żeby było wypunktowane, żeby można było do tego wracać, żeby nie trzeba było słuchać moich dygresji, bo tak Paulina mistrzem dygresji jest, to jeszcze Wam powiem, że istnieje coś takiego jak e-book, którego napisałam wspólnie z Anią i Marcinem z kanału Wędrowne Motyle. To jest taka para blogerów, vlogerów, podróżników, kto ich nie zna, ale myślę, że wielu z Was ich zna, którzy kupili mieszkanie nie na Sycylii, bo niedaleko Rzymu, z moją pomocą zdalną. Napisaliśmy takiego e-booka i tego e-booka można kupić i link do niego też, uwaga, gdzieś tu wyskakuje nade mną teraz i będzie też poniżej. To dla tych wszystkich, którzy chcieliby trochę wiedzy uporządkowanej, tak żeby móc sobie z instrukcjami krok po kroku kupić mieszkanie czy dom we Włoszech. To tyle, jeśli chodzi o reklamę. Tak jest, należy się reklamować. Słuchajcie, dlaczego sierpień, czy sierpień i w ogóle co robić w południowych Włoszech w sierpniu? Ci, którzy wielokrotnie byli we Włoszech w różnych miesiącach w roku, to prawdopodobnie już to wiedzą. Aczkolwiek nie wiedzą tego wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że otrzymuję zapytania w tych ostatnich tygodniach od wielu z Was, że akurat macie wolne, akurat chcielibyście przyjechać do Włoch i może byśmy obejrzeli jakieś nieruchomości, a może bym Wam coś znalazła, a moja odpowiedź jest nie. Wróćmy do tematu w połowie września. Tak jest, słuchajcie. Sierpień jest dla Włochów, szczególnie na południu, ale ogólnie dla Włochów, miesiącem bardzo specyficznym, ponieważ w sierpniu na urlopy idą naprawdę prawie wszyscy. Oczywiście oprócz osób, które pracują w takich zawodach, w których właśnie w sierpniu, kiedy inni mają urlop, jest więcej pracy, czyli branża turystyczna, branża gastronomiczna. No i ci, którzy pracują równo przez cały rok, to nie. Ale urzędnicy, no o nauczycielach nie wspomnę, bo to wiadomo. Urzędnicy, wszyscy zatrudnieni w najróżniejszych firmach, również prywatnych, a także w firmach państwowych, wszyscy, naprawdę, powiem Wam, że nie wiem ile procent, ale mogę powiedzieć, że myślę 80% Włochów, nie, to są wymyślone dane, ale tak na oko, ma urlopy w sierpniu czy gdzieś koło tego. Albo w lipcu ewentualnie, wrzesień dużo mniej.
Czyli w sierpniu naprawdę świat się zatrzymuje tutaj. W sierpniu Włosi myślą o tym, żeby pójść na plażę, żeby wieczorem gdzieś wyjść. Nawet jest coś takiego, że jest sierpień, więc wieczorem trzeba wyjść z domu po kolacji. Albo trzeba wyjść na kolację, a potem spacer czy cokolwiek innego. Albo się tu dobija, nie. Albo trzeba po prostu wyjść z domu. W takiej miejscowości jak ta, w której ja mieszkam, to jest Santa Teresa di Riva w prowincji Messina. Nieduża miejscowość nad samym morzem. Po prostu ludzie po zjedzeniu na przykład kolacji w domu, no bo powiedzmy, że nie zawsze będziemy wychodzić do restauracji, nie codziennie. Po zjedzeniu kolacji w domu w sierpniu należy z domu wyjść i się przespacerować po promenadzie, słuchajcie. Promenadą szumnie nazywam chodnik wzdłuż morza. Chodnik wzdłuż morza, promenada. To nie Sopot, to nie molo, słuchajcie, nie. Promenada taka nasza. Także trzeba się przespacerować, choćby w to i z powrotem, bo po prostu nie wypada inaczej. Trzeba, no choćby, a jak ktoś nie chce spacerować, to choćby posiedzieć na ławce czy na murku, żeby spotkać znajomych, żeby sobie porozmawiać, żeby sobie posiedzieć, żeby nie siedzieć w domu. To jest włoska filozofia na sierpień i na lato i na sezon urlopowy. Nawet ci, którzy pracują, to o ile nie pracują wieczorami, bo na przykład nie pracują w restauracji czy w jakimś innym lokalu, to po pracy, po kolacji koniecznie w sierpniu zawsze chcą gdzieś iść. I powiem Wam, że na przykład kancelaria notarialna, z którą ja najczęściej współpracuję tutaj w naszym miasteczku, od dzisiaj, to znaczy od poniedziałku, bo teraz jak do Was nagrywam, jest sobota 3 sierpnia, od poniedziałku mają urlop i będzie zamknięta kancelaria przez 2 tygodnie, ale przez poprzednich dniach było normalnie otwarte, a kiedy rano przychodziłam tam do nich, to byli wszyscy niewyspani. No bo wczoraj byliśmy na dyskotece, albo wczoraj byliśmy na spacerze do późna, albo wczoraj byliśmy tu, bo wczoraj byliśmy tam. No bo nie liczy się, że jutro do pracy. Jest koniec lipca, jest sierpień, trzeba wychodzić. To jest pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o mentalność Włochów i Sycylijczyków przede wszystkim w tym okresie w roku. Druga sprawa, nie załatwia się niczego poważnego w tym okresie w roku. Wszyscy myślą o feriach, bo tutaj na urlop mówi się ferie. Wszyscy myślą o urlopie, w związku z tym wszystko jest odkładane na polecie. Se ne parla do polestate se ne parla, czyli porozmawiamy o tym po lecie. Więc powiem Wam tak, od dzisiaj także agencja, z którą ja tutaj pracuję, tu gdzie właśnie nagrywam, mam święty spokój, a tu jest ładna zielona ściana i to się fajnie nagrywa, ponieważ jest zamknięta z powodu urlopu. Od dzisiaj do 3 września. I nawet jeżeli tydzień temu ktoś przyszedłby tutaj do agencji i powiedział, chcę obejrzeć tę i tamtą nieruchomość, to powiem Wam, że w większości przypadków moi włoscy koledzy odpowiedzieliby, ale to nie teraz, to we wrześniu. Wiele nieruchomości w tej chwili jest wynajętych wakacyjnie, tych w nadmorskich miejscowościach, które są nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż, ale w międzyczasie właściciele je wynajmują. Jeżeli właściciele ich nie wynajmują, to sami z nich korzystają, są tutaj na wakacjach. Jeżeli z nich nie korzystają, to może gdzieś wyjechali i jeżeli agencja nie ma kluczy, to nie ma możliwości umówienia się z nimi i pokazania nieruchomości. No i ostatnia ewentualność, oczywiście mamy klucze, tak, góry kluczy, zobaczcie, nawet tu leżą, wszędzie, w każdej agencji nieruchomości góry kluczy. Oczywiście mamy klucze od wielu mieszkań, ale powiem Wam, że wielu agentom w tym okresie w roku się po prostu już nie chce. Naprawdę, naprawdę. I dlatego powiem Wam, że jeżeli planujecie przyjazd na Sycylię, czy ogólnie na południe Włoch, przede wszystkim na południe Włoch, w celu oglądania nieruchomości, nie planujcie go w okresie od połowy lipca do końca sierpnia. To będzie frustrujące. Jak zaczniecie dzwonić i próbować się umawiać, napotkacie w wielu przypadkach po prostu na... Nie. Proszę Pani, proszę zadzwonić we wrześniu. Także jeżeli planujecie, to połowa września, bo jeszcze we wrześniu, dobra, w tym roku pierwszy tydzień wrześniowy zaczyna się 4 września, to jest poniedziałek, tak, wszyscy będą wracać z urlopów, usiądą, przyjdą do tego biura, popatrzą, podleją kwiatki, opowiedzą sobie z kumplem, gdzie byli na wakacjach, kawusia, no i zaczną się przebijać przez starty maili, które może przyszły w międzyczasie, powoli zaczną
Połowa września. Połowa września to jest ten moment, kiedy już wszyscy będą wdrożeni. To mówiłam ja. Także jeżeli nie chcecie się frustrować tym, że nie będą dla Was mieli czasu, że będą Was odsyłać, bo jeszcze są urlopowi, to połowa września to jest takie minimum, żeby wrócić na tory normalnego dnia pracy. Ja też będę z tego korzystać, bo też już jestem teoretycznie od dzisiaj na urlopie, ale chociaż część chcę przeznaczyć na nadrobienie nagrywania filmów, dlatego że nie było na to czasu wcześniej, a nagrywanie filmów to dla mnie praca przyjemna, której nawet nie czuję, że jest to praca. Także będę to robić. Słuchajcie, także połowa września to jest taki moment też, kiedy zaczną się pojawiać nowe ogłoszenia. Takich momentów w roku, z mojego doświadczenia, jest dwa. Są dwa takie momenty. Jeden to właśnie po lecie, połowa września, początek października. To wtedy ci wszyscy sprzedający, właściciele nieruchomości, którzy ostatni sezon używali swojego mieszkania albo wynajmowali je, stwierdzają, że dobra, to po tym sezonie sprzedajemy. I akurat gdzieś tak w połowie września docierają do agencji nieruchomości. Zwykle to tak wygląda. Drugim takim momentem jest połowa stycznia, początek lutego. To są ci, którzy podejmują decyzję z nowym rokiem. Naradzą się w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Do pracy, do szkoły wraca się po 6 stycznia, no i wtedy stwierdzają, dobra, to trzeba się przejść do agencji nieruchomości. I wtedy znowu, zanim się umówią z agencją, zanim agencja obejrzy i tak dalej, wklepie do internetu dane ogłoszenie, no to gdzieś tam w połowie stycznia czy na początku lutego te nieruchomości zaczynają pojawiać. Także to są takie dwa momenty, kiedy możecie liczyć, że będzie więcej ofert. I z drugiej strony to są takie dwa momenty, kiedy dobrze zacząć planować przyjazd na oglądanie nieruchomości. Chociaż powiem, że na południu Włoch wrzesień, październik będą pewnie przyjemniejszą porą roku na oglądanie nieruchomości, bo będzie jeszcze ciepło, a już nie bardzo gorąco. Może zdarzyć się deszcz oczywiście. Ja pierwszy raz, kiedy przyjechałam pierwszy raz w życiu na Sycylię, to był początek września. Byłam tutaj na weekend, 3 dni i 3 dni lało, tak było. Także przyjechałam, patrzę, leje, witamy na wyspie słońca. Tak było. Także może lać przez 3 dni oczywiście, ale będzie cieplej, będzie przyjemniej. Za to styczeń, luty to są miesiące najgorszej pogody tutaj. Zapytacie, jaka jest najgorsza pogoda? No też potrafi padać dużo, potrafi wiać i potrafi być chłodno, gdzieś tam poniżej 10 stopni zwykle, a jak wieje i pada, to nie jest przyjemne. Także no, pewnie, że nie mróz, przynajmniej nie w nadmorskich okolicach, bo gdzieś w górach mogą być lokalne przymrozki, ale no, jest to mniej przyjemna pogoda. Także jesień to dobry moment na poszukiwania nieruchomości, na umawianie się na ich oglądanie i na kontakty z agencjami. Rozgadałam się. Ten filmik miał być z założenia krótki. Chciałam Wam powiedzieć, że jestem, że będę nagrywać, że nie zniknęłam, że ten kanał nie będzie zamykany, jak już niektórzy pytali, nie, nie. Z tym, że no, ja jestem najpierw tu na miejscu, a potem w internecie. Także do tych wszystkich, do których docieram za pomocą tego kanału, będą docierały nowe filmy, Jeżeli dzwoniliście do mnie i potrzebowaliście pomocy i chcieliście tej pomocy już... O, ktoś mi tu hałasuje. Idzie pan i ciągnie sobie butlę gazową na takim małym, hałasującym wózeczku. Przejechał. Dobra. Jeżeli chcieliście ze mną porozmawiać, potrzebowaliście pomocy, a ja powiedziałam, że dopiero we wrześniu i jest Wam z tego powodu łysą, to przepraszam, ale ja też wrócę dopiero w połowie września, w tym roku wreszcie mam nadzieję pojechać do Polski. Także i ci wszyscy, którzy od razu mówią, a może się spotkamy w Polsce, no tak naprawdę miałabym ochotę się trochę pourlopować, zasłużenie, także ja będę wracała do pracy po 10 września, a jeżeli w międzyczasie chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, to tak jak mówiłam, jest również e-book, więc kto chciałby lekturę teraz na sierpień, żeby wdrożyć się w temat zakupu nieruchomości we Włoszech, to e-booka polecam, znowu gdzieś tutaj link będzie i będzie pod tym filmem, a ja będę w tych dniach nadrabiała i sukcesywnie będą nowe filmy, co myślę 2 tygodnie mniej więcej
tak mam zamiar publikować. Trzymajcie się, miłego urlopu. Jeżeli wybieracie się do Włoch, to pamiętajcie, że sierpień jest szczytem sezonu, także wszędzie będzie więcej ludzi i wszędzie ceny będą nieco wyższe. Ale może lubicie zamieszanie, a jeżeli lubicie dyskoteki i tak dalej, no to w tym okresie one są otwarte, bo jak przyjedziecie we wrześniu, to już w mniejszych miejscowościach wiele rzeczy będzie pozamykane. Także kto chce zamieszania, to teraz, kto chce spokoju, to w połowie września na wakacje. Facet z butlą znowu, i to musiałabym go sfilmować, żeby wam go pokazać. Ciekawe, czy zdążę. Pewnie nie. Słuchajcie. Coś jeszcze, mistrz dygresji, jeżeli chcecie zobaczyć, jaka jest różnica w zatłoczeniu jesienią i w szczycie sezonu w takich popularnych turystycznych miejscach, to jeszcze jeden film. Nagrałam kiedyś film o pogodzie na Sycylii i kiedy warto przyjechać na wakacje i ten film nagrywałam na Isola Bella przy Taorminie. Też wam go tutaj podlinkuję, zobaczycie, jak różnica w zatłoczeniu i sami zadecydujecie, co jest dla was. A na dzisiaj to już koniec. Trzymajcie się. Cześć!